Witam kochani, dzisiaj będzie cała rybka pieczona w piekarniku w porze. Mamy rybka właśnie... nazywa się łosoś. Łosoś. Sakaj łosoś, sakaj. I tutaj mamy właśnie porę, już umyłam. Będzie dzisiaj łosoś w porze. Z przyprawami. Tak, musimy go teraz natrzeć. Mamy wędzoną paprykę, czosnek prażony, troszkę ostrej papryki z przyprawami i sos sojowy. I tym natrzemy tą rybkę. Kochani, rybka natarta. Przyprawami. Przyprawy, które widzieliście. I zostawiamy ją, na ile zostawimy? Tak 15-20 minut, żeby smaczki się przegryły. Kochani, teraz do środka rybki wkładamy... Tor. Ja ci dam troszkę masełka. Masełko też musi być. O, takie właśnie piórka masełka. Niedużo, troszkę. I tego pora wkładamy. To będzie piękny zapach. No i oczywiście cytrynka musi być. Do środka, tak? Układamy plastry cytrynki, tak żeby zmieścić to, co mamy. No, 4 cytrynki chyba, plasterki. No, jest okej. Okay. Ile mamy, tyle damy. Cytryna jest bardzo ważna przy smażeniu czy pieczeniu ryby. Fajny smaczek. O, tam z przodu może włoż, mało jeszcze jest z przodu. Taki jeden. O, z przodu daj. O, ułożymy. Tak. Teraz przełożymy tą rybkę zaraz na foremkę. Rybka nasza gotowa, poleci na szkiełko. Kochani, nasza rybka leży sobie na porze. Do pora daliśmy tylko sól, pieprz i troszkę masełka. Teraz musimy tą rybkę jeszcze z góry przyprawić. To jest jaki sos? To się nazywa, kochani, fish sos, czyli sos z ryb. Jest też słony. No to słony nie będziemy dawać, bo daliśmy sojowy sos, teraz dajesz tego. Polewamy, tak, troszkę tylko, bo jestem przekonany, że wielu z was nie lubi tego. Ale no dla mnie lubisz. To jest bardzo ulubiony. I troszkę olejku sezamowego, i tak? I sezamowy olejek. Bo nie daliśmy nic tłuszczu na górę. Przepiękny aromat. Tak, wystarczy? Tak, wystarczy. Wszystko będzie spływać później do tego pora. I na górę kładziemy sobie pomidorki, tak? Że ten por później sobie, jak będziemy już jedli, to sobie będziemy kładli na tę rybkę. Na tą rybkę. Dla niektórych. O, wystarczy tyle. Pięknie wygląda, kochani. I na koniec jeszcze posypiemy sobie ziółkami. Włoskie ziółka. To pasuje mi na pomidorka właśnie. I rybka. To teraz leci do pieca. Na 180 stopni na 45 minut, ale przykryjemy ją, tak? Przykrywamy teraz. Przykrywamy ją folią i... Kilka minut przed będziemy podpiekać z góry jeszcze. No to już później pokażemy. Na razie na 45 minut pod przykryciem. Kochani, przykrywamy najpierw papierem do pieczenia, bo nie chcą, żeby pora bezpośrednio, folia dotykała bezpośrednio naszych pomidorków i rybki. Damy dwie. Znaczy dwa kawałeczki takie, bo jest trochę wąska ta nasza folia. Damy dwa. Tak, dobrze, teraz to zapakujemy. I tak jak mówiliśmy, na 45 minut. Do pieca. Tak, gotowe. Kochani, minęło 45 minut. O, sprawdzamy naszą rybkę. Ale myślę, że jeszcze będzie potrzebowała. No na pewno musi jeszcze podpiec z góry troszkę. No patrzcie. Wow, kochani. Tak wygląda. Pięknie wygląda. Jeszcze bym jej dała dłużej, wiesz? Mówiłem, nie trzeba było zmieniać temperatury. Bo trochę zmniejszyłam, ale... O, gorące na pewno. Wygląda elegancko, ale pachnie fajnie. Co to jest miękkie? To jeszcze nie. Ja myślę, że jeszcze damy na jakieś 10 minut i dopiero odkryjemy. Prawda? Popatrzcie, rybka jest prawie gotowa. Już się tutaj ogonek od tego tak, odklei. Tak, ja widzę, że prawie gotowa. Tak. Jest prawie gotowe. No to... Teraz tylko musimy podpiec. To myślisz, że tak na 15 minut bez przykrycia? Tak, ale mniejsza temperatura musi być. Dobrze. Niższą temperaturę musimy zmienić. No to już nie przykrywamy. Musimy 15 minut bez przykrycia. Na jakieś 160 stopni. Nie, na 175. To będzie 350 nasze. Dobra, niech się będzie. 175, 15 minut, bo to musimy teraz ładnie przypiec wszystko.
za chwilę. Ej, kochani, nasza rybka. Miała być 45 minut, ale przedłużyliśmy pieczenie o 10 minut, także w sumie jest 55 minut. To pięknie wygląda. Coś pięknego. Ale pachnie. Ale poczekaj, ja sobie tylko włączę. Ale pachnie przepięknie. Pachnie przepięknie, a teraz na sam koniec, kochani, polejemy sekretny winkiem. Jak się mówi, ten aromat, czy czerwonym. Czerwonego winka troszkę. Tak, wytrawnym czerwonym winkiem. Włączamy tylko na podpieczenie, na górny broiler, znaczy podpiekacz, na około 5 minut. Będziemy pilnować, żeby nam się tak, będziemy pilnować. Nie spaliło. Musi alkohol odparować. No i być pięknie się... I troszkę się zrumienić nam podpiec. No za chwilę. Kochani, rybka nasza wygląda, że już jest gotowa. Teraz posmaruję jeszcze lekko te pomidorki oliwką. Mamy tu taką z suszonych pomidorków. Została nam i tak sobie używamy ją. Ale całą rybkę, kochani, posmaruję. To będzie pachniało. Coś pięknego. No, dzisiaj będzie wyborna kolacja. I jeszcze do tego, tak jak zwykle, to co my lubimy, troszkę serka. Już tak odrobinę. Znacie, kochani, że serek musi być, ale dzisiaj bez pietruszki, bo na rybkę nie pasuje pietruszka. Dobrze. Rybka jest w porze. I ta rybka musi sobie tak, och, z 15-20 minut tak sobie odpocząć. Kochani, ja nie wiem, chyba... Nie wytrzymam. Wytrzymasz, wytrzymasz. Ja za 5 minut będę już ją skubał. Ja ją będę za 5 minut skubał i zaczynał. Koniec jeszcze serek. Gotowe. Mamy ziemniaczki podsmażone. Kładziemy koło naszego łososia. Na dzisiaj, kochani, wytworna kolacja. Kolacja. Będzie pyszna. Pyszna. Tak dużo nie potrzeba, tylko troszkę pomyśleć i można mieć piękną, pyszną i smaczną, wyborną kolację. Łosoś. W porze, na porze, pieczonymi ziemniaczkami. Jak to woli? Na porze. I pieczone ziemniaczki. Za chwilkę. Zabieramy się za próbowanie naszej rybki. Mamy po dwa widelce. No kochanie, ty pierwsza jak oj, zawsze. Chcę tak otworzyć ją. Tak sobie tylko dziurnę. Chcesz próbować smaczek? Proszę. Ja też próbuję. Piekła się przepysznie. Ja próbuję tego łososia, który jest moją rybką bardzo ulubioną. A tutaj mamy jeszcze tą porę, ja muszę porę spróbować. Kochani, przepyszna. Pora pyszna. I do tego ziemniaczki. Słuchajcie. Przepyszne ziemniaczki. Pora z tą rybą. To jest jedzonko. Prawdopodobnie numer jeden. Ziemniaczki jeszcze pieczone mamy. Oj, ziemniaczki. Coś pysznego. Ale będziemy się zajadać. Ok, kochani, smacznego. My się będziemy zajadać. Coś pięknego, kochani. Coś pięknego. Dziękujemy, kochani, za oglądanie. Na razie. Trzymajcie się. Ta cytrynka jeszcze smaczku dodała. Do jutra. Pyszne, wszystko pyszne.
To jest coś takiego, co... No nie wiem, nie wiem jak to nazwać nawet. Po prostu obłęd. Pora, mi smakuje ta pora. Mm. To trzeba było to trochę więcej takiego, wypadać. Że... Naprawdę? Mm, pycha. Nadzwyczajne.